Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Z nami kierownik naszej ekipy, szef delegacji w zasadzie, jeśli chodzi o naszą reprezentację kobiet. Także legenda polskiej piłki ręcznej, wiele pana ról. No i powiem tyle, 2005 rok, Kielce, 40-30. Co to był za mecz? Kto grał z kim? No to graliśmy z Niemiecką Republiką, z Niemcami powiedzmy. Bo, i to uważam, że taki mecz jak rozegraliśmy tam, to trudno jest powtórzyć, bo wszystkie elementy zostały tam spełnione, wszystkie elementy współgrały, bardzo dużo bramek z drugiej linii, bramki z kontry, 10 bramek różnicy z Niemkami, które dużo, dużo wyżej były notowane od nas. Ale już po pierwszej połowie meczu rewanżowego w Niemczech, to też pamiętam, że 10-punktowa przewaga została zniwelowana, zerowana i przystępowaliśmy do drugiej połowy z pozycji 0-0. Proszę tego przypomnieć, kto był trenerem reprezentacji Polski w Kielcach i w Oldenburgu wtedy, w tym dwóch meczach. No tak, to ja byłem, prowadziłem reprezentację przez 3 lata i byłem na Mistrzostwach Świata w Sankt Petersburgu, których to Mistrzostw Świata nie wspominam najmilej, bo tam właśnie reperkusją tego wszystkiego, że Tajwan się wycofał z naszej grupy, Niemki zostały, nieładnie mówiąc, wepchnięte do tej naszej grupy i zrewanżowały się nam w rozgrywkach grupowych i potem no, nie osiągnęliśmy znaczącego rezultatu w tych mistrzostwach. Pytam dlatego i wspominam te Kielce, ten wielki triumf 40-30, bo jeśli chcemy być zależni od siebie, to z Niemkami jutro trzeba wygrać 7 bramkami. Jakie przesłanki są za tym, że taki rezultat jest możliwy? Gdybyśmy spojrzeli na te dwa mecze, które rozegrała reprezentacja nasza i reprezentacja Niemiec, to te przesłanki przemawiają za drużyną naszego przeciwnika. Tym niemniej no, trzeba wziąć pod uwagę, że sport niesie w wielu przypadkach niespodzianki i to jest tą solą i tą atrakcją sportu. I dopóki szansa w grze jest, to zespół na pewno będzie starał się podjąć walkę. Tutaj mi się wydaje, że awans by nam dała sytuacja taka, gdybyśmy wygrali z Niemkami, a Holenderki albo wygrały, albo zremisowały z Francuzkami, to tu już różnica wynikowa nie gra roli, bo to bezpośredni mecz się liczy. No i to dziewczyny będą wiedziały i na pewno przystąpią z wolą walki, czy starczy nam umiejętności na to, żeby uzyskać korzystny rezultat. Tak jak już powiedziałem na początku, te wyniki, które tutaj były i to co zaprezentowały oba zespoły, Niemki są faworytkami, ale wczoraj mieliśmy dość długie spotkanie z zespołem i no, one nie składają broni. No i tego cię trzymajmy, miejmy nadzieję, że jutro jeszcze trochę słońce dla nas tutaj będzie w Kristianstad w Szwecji na Mistrzostwach Europy. No mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej.